malowidło na ścianie było w stanie agonalnym. Właściwie niewiele z niego pozostało. To był ostatni moment, gdzie można było jeszcze odcyfrować formę i ten niewiarygodny przekaz. Jest to ikona, ikona nieprawdopodobna. Ikona, która nie powinna powstać w X wieku. Geniusz, absolutny geniusz i trzeba było zrobić replikę, żeby dojść do każdego fragmentu, szukając śladami tego, co zostało. W tym miejscu, w dolnym kościele, było malowidło Anastazis. To jest jedyne dzieło, jakie zostawił mistrz, jedyne w Nubii, na pograniczach świata bizantyjskiego, namalowane w sposób niesamowity. Była to mapa koloru z brakami wielkimi. Natomiast 20 lat spędzonych tam w Afryce pozwoliło mi na to, że moje oczy przejrzały. Zobaczyły wreszcie to, czego się normalnie nie widzi. No widzi się... Nie widzi się kilka plam, natomiast ja widziałem tam, no właśnie, widziałem wielką fascynację, wielki talent i wielką tragedię. I to mamy tu. Nie wiadomo, co ściągnęło mistrza do Nubii, do Makuri właściwie w tamtych czasach. Trudno powiedzieć, co mnie tam ściągnęło. Może właśnie geniusz tego mistrza. Dotknąłem oryginału i wart był repliki. Wojciech Chmiel, warszawski artysta malarz, od 20 lat pracujący z polskimi archeologami w Sudanie jako konserwator, zaproponował odkrywcy malowidła, doktorowi Bogdanowi Żurawskiemu, odtworzenie dzieła nieznanego mistrza z użyciem materiałów i technologii, jakimi dysponowali ikonografowie w Nubii 1000 lat temu. Replika miała powstać na ścianie domu misji archeologicznej w Banganarti, gdyż odtworzenie malowidła w pierwotnym miejscu, w dolnym kościele, nie było możliwe. Pierwszym zadaniem było uzyskanie specyficznego podkładu na ścianę, stosowanego wówczas. Trzeba go było uzyskać z kopalni użytkowanych od setek lat aż do dziś. Dzir. Glinka kaolinowa. Używana od czasów faraonów. Oczywiście używał ją też nasz mistrz z Banganarti. Podstawowy pobiał zarówno domów, jak i podmalowidła. Glinka kaolinowa z wapnem zeskrupiałym. To jest takim, które zaschło, a położone na języku już nie pali. Czysty pigment. Malarstwo istniało w Nubii. To był taki przekaz dla analfabetów. Musiało istnieć rozpoznawalność słowa przekazywanego z ambony. Dongola, stolica Królestwa Makurii, które przyjęło chrześcijaństwo z Bizancjum w VII wieku, oprócz kościołów i budowli królewskich, słynęła ogromnym klasztorem, na którego ścianach do dziś zachowały się liczne malowidła sakralne wielkiej klasy. Paśka Melka, Paśka Don Biston.
Kolory oczywiście są pustynne. Ugier na tym archaniole Michale. Michał ma te pióra, oczy na skrzydle. Także ugier jest za progiem. Apostołowie są nieco późniejsi niż to malowidło, ale komponują się razem. Jest to bardzo wykwintne malowidło. Doskonały mistrz to robił. To takie właśnie jest przedziwne miejsce. Przed malowaniem, aby można było stworzyć malowidło, malarz, mistrz modlił się bardzo długo, często miał sny inkubacyjne, czyli sny na kryptach, aby mu się przyśniło to, żeby zobaczył to wyobrażenie i żeby dokonały się słowa, że to Bóg pisze ikonę człowiekiem. Bywało, że mieszali się za włosy na hakach i na paluszkach palców modlili w pozycji oranta długimi godzinami. Wtedy doznawali tych właśnie widzeń właściwych. Nie tylko tych, które zobaczyli, ale i tych, które no, są prawdziwe. Mistrz bywał, musiał bywać. To nie są jakieś nadzwyczajne odległości między Dongolą a Banganarki czy innymi ośrodkami, Hambukol choćby. Wzdłuż Nilu między trzecią a czwartą kataraktą było tego dużo. Były ośrodki malarskie, warsztaty, natomiast one tworzyły cudowny zresztą standard ikonograficzny. One chciały stworzyć prawdę. Tu mamy inny rodzaj prawdy. Inny rodzaj prawdy przekazanej ikoną. Trzeba mieć świadomość, że mamy X wiek. Przyjeżdża w tym X wieku twórca, który tworzy niepowtarzalny przekaz o niewiarygodnej wrażliwości, wykraczającej o 500 lat mentalność twórczą. Namalował jedno, jedyne malowidło i znikł. W oryginale rysunek był bezpośrednio na ścianie, miał zresztą swoją nazwę. Nazywał się Synopsis od koloru właśnie czerwonego Synopia. Niemniej rysowano po ścianach i węglem drzewnym i ugrem, ale wszystko się nazywało Synopsis. Tutaj dla autentyku no, trzeba było zrobić kalkę, która jest stosowana w okresie późniejszym na ścianie. Przerys z częściowo tylko zachowanego malowidła potwierdził, że jest to typ ikoniczny zwany Anastazis, przedstawiający wstąpienie Chrystusa do otchłani piekielnych, gdzie uwalnia grzeszników, w tym Adama i Ewę, z władzy diabła. Jednakże dokładna analiza postaci potępieńców ujawniła, że to niezwykłe ujęcie piekła nie ma żadnej analogii w całej sztuce bizantyjskiej, operując nieznaną ikonie perspektywą głębi. Wszystkie te pigmenty pozyskiwali mistrzowie z pustyni. To są naturalne składniki Sahary. Mamy tutaj przepiękny ugier, farbę żółtą. W tamtych czasach nie znano innej żółci. Jest tu czerwień żelazowa przepiękna, fiolet, nazywany w średniowieczu caput mortum. To wszystko znajduje się tutaj między tym nieograniczonym piaskiem. Te pigmenty należy przede wszystkim roztłuc. Ja w ręku trzymam tłuczek, który też znalazłem na Saharze. Był używany, kto wie, może nawet pamięta pod ręki czeladnika z X wieku, który robił podobną czynność jak ja, czyli rozdrabniał. No, moździerzu jaki miał, czyli kamiennym. Ja tu używam dość prymitywnego moździerzyku. No, później przejdę na moździerze
które daje mi już cywilizacja. No i po pewnym czasie dotrę się do pigmentu żółtego. Jednym z kłopotów mistrza i tutejszych malarzy było posiadanie pełnej triady. Żółć, jak widzieliśmy, daje nam pustynia. Błękit, czyli lapis lazuli, importowany był z Persji. Natomiast brakowało płomiennej czerwieni. Czerwienie żelazowe nie dają takiego ognia, a jednak malowano ogień. I żeby uzyskać taką czerwień, prażono żółtą ochrę. Im dłużej się praży, tym taki pigment może dojść do wartości nawet cynobru. Kolor ten będzie użyty do płomiennych czerwieni, które mistrz użył w namalowaniu nieba, dziwnego nieba, nieba czerwonego, o którym się nie wypowiem, bo troszeczkę go nie rozumiem. Osiągnęliśmy czerwony pigment, ale żeby powstała farba, musi być spoiwo. Tu mamy na tej muszelce gumę arabską. W czasach mistrza nazywaną kordofańską. No właśnie jesteśmy w Kordofanie. Prawie że. Rozpuszcza się ją z wodą. Jest to najbardziej popularne spoiwo średniowiecza. Z gumą arabską mieszało się żywice. Znakomicie miesza się z jajkiem. W tej drugiej muszelce mamy sandarak. Jest to żywica cyprysu rosnącego w północnej Afryce. Skąd te muszelki? No, z pustyni. Ta tutaj ma pigment. Była używana jako paletka przez mistrza z XII wieku. Jest oryginalną muszelką z XII wieku, używaną jako paletka. Tak trzymano te paletki w ręku, tą usunę. Można było wtedy pomieszać dwa kolory i malować na ścianie. To jest też właściwie prawie że średniowieczny pędzel. Jest zrobiony z ogona wiewiórki, bardzo popularny w północnej Europie. Natomiast tu, na tych terenach, używano sierści osła. Islam panujący w Sudanie od upadku chrześcijańskiej Makurii w XIV wieku nie zezwala na malarstwo figuratywne. A jednak okazało się, że Wojciech Chmiel ma w wiosce Banganarti koleżankę po fachu, żonę wojewody zaopatrującego misję archeologiczną. Assalamu alaikum! Hadia Aoud zaczęła malować, jak mówi, kiedy w wieku 17 lat wyszła za mąż. Po prostu z radości życia i wypełniającej ją miłość. Więcej niż skromne meblowanie domu uzupełniła pędzla. Ale jest tu i filozoficzna refleksja nad tragicznym losem człowieka, zawieszonego pośród czyhających z każdej strony niebezpieczeństw życia. مطعون بالسكين ودي مراهين يمشطوا فيها ده هناك القطر بين الجبال قطر بين الجبال ماشي Są scenki rodzajowe,
wspomnienie z podróży poślubnej pociągiem do Chartum. Dlaczego to jej malarstwo jest tolerowane? Może dzięki wplecionym w obrazy cytatom z Koranu, czy widokowi Mekki ze świętym czarnym kamieniem? W każdym razie nikt nie prześladuje Fadli. Podczas gdy poczynania Wojciecha Chmiela na ścianie domu misji archeologicznej zaczęły wzbudzać coraz większe zainteresowanie miejscowej policji, zwłaszcza odkąd wyłoniło się boskie oblicze Chrystusa. Może trzeba było zacząć od prawej strony malowidła z Mojżeszem, uznawanym również przez islam za proroka. Stawało się jasne, że pełne przeprowadzenie eksperymentu nie będzie w Banganarti możliwe. Jest to niezachowana część malowidła, właściwie rekonstruowana. Nie było to takie trudne, jak się wydawało. Niemniej zrekonstruowanie identyfikuje nam to przedstawienie jako no, anastazis, wstąpienie Chrystusa do otchłani. Zachowały się w Chrystusie właściwie trzy punkty, dwie nogi i lewa ręka. Ta lewa ręka jest niżej kolana, w związku z tym usytuowia całą postać w pewnym zgięciu. Prawa ręka się nie zachowała, natomiast zachował się łokieć Adama. Prawą ręką zawsze w tradycji wyciągało się Adama z otchłani. Brakowało trzeciego punktu gdzieś na głowie. Niemniej usytuowanie lewej ręki, która przebija włócznią szatana, tworzyło taki skłon, że rekonstrukcja mogła się przesunąć właściwie o 3 mm. Diabeł jest biały, oczywiście deptany, i to jest klasyka takich przedstawień, deptany przez Chrystusa, ale jednocześnie dziwna sytuacja, zabijany włócznią krzyżem. Tutaj jest taka masa czerwona, po której depcze Chrystus. Taka apla czerwona. To dziwne, bardzo takie kontrowersyjne przedstawienie, bo na niewielu ikonach Chrystus zabija. Chrystus, Adam i Ewa, o diabeł. Wszystko jest tutaj w konwencji ikony, natomiast ta postać wymyka się spod tych schematów. Ikony no, zarówno ściennej, jak i malowanej na podłożu ruchomym, na przykład na desce. Natomiast ta postać się wymyka, ponieważ ona jest w perspektywie. Trzeba pamiętać, że to jest X wiek i w ogóle takie podejście do sprawy, nie tylko w Bizancjum, jest po prostu nieznane. W ogóle w całym malarstwie. Tak świadomie użyte. Ogromne ręce, dość mała twarz. Tutaj są włosy. Oczywiście kontur nogi Adama. Tu gdzieś będziemy mieli brodę. Mała głowa mieszcząca się na dłoni i zwężający się tors. Takie widzenie zaistnieje w sztuce w 500 lat po mistrzu. Natomiast tu, no tu jest to przedziwne. Zresztą nie ta jedna postać, jest ich tutaj więcej. One wszystkie są zatopione w głębi tych otchłani. Są widziane jak gdyby z góry. Musiał oczywiście gdzieś zobaczyć tą niewiarygodną perspektywę, którą dzisiaj z łatwością zobaczy każdy obiektyw aparatu fotograficznego. Mógł to zobaczyć właśnie przy sadzeniu palmy, przy kopaniu tej tradycyjnej sudańskiej donicy pod daktylową palmę. Skrót perspektywiczny widziany oczami Chrystusa, ogromne ręce, zwężający się tors.
Ten gest proszenia powtarza się tutaj praktycznie w całym układzie, zarówno wśród duszyczek białych, jak i czarnych. Tak się skończył eksperyment w Banganarti, gdzie zrekonstruowane zostały technologie i właściwie tylko tyle. Trzeba było skuć eksperymenty na ścianie w domu arabskim, gdzie niemożliwe było zostawienie takiego malowidła, w końcu malowidła chrześcijańskiego, świętego malowidła, no zejście do otchłani, Mojżesz. Niemożliwe, natomiast korciło zrekonstruowanie myśli artysty. Samo w sobie było niesamowite, ta linia gorącego powietrza, którą w 500 lat później dopiero opisał Leonardo da Vinci, gorącego powietrza między zimną otchłanią i, no i życiem, jakie jest na Bajudzie, życiem na pustyni, czarne krzaki, takie one tam są, tam nie ma koloru, tam jest wszystko w luksach niewiarygodnego słońca i nieprawdopodobne czerwone niebo i to gorąco falujące z otchłaniami, a w tych otchłaniach potępieni długowłosi w przestrzeni i Chrystus. Chrystus, który wyciąga prarodziców siwego Adama i coś niewiarygodnego, Ewa, która oczywiście ma wyssane piersi, jak matka, siwa jest, jednocześnie wiele ma powabu i trzyma się Adama. Adama się trzyma Chrystus, Adama trzyma się diabeł. Diabeł biały, dwa krańce tego samego koloru, biel świetlistości, czystości i biel trupa. Jeżeli przejdziemy wszystkie dusze potępione z tym przewróconym do gór nogami, z tym grubasem, który tutaj taki jest cytaty, nagle w prawym dolnym rogu postać nieprawdopodobna, postać, która nie powinna zaistnieć, postać zasłaniająca sobą, swoją dłonią twarz, postać wątpiąca, jak gdyby w zbawienie. Przecież to jest Michał Anioł Buonarroti. W tamtych czasach oczywiście nie podpisywano, ale w tym miejscu zawsze artysta składa podświadomie swój podpis. Dziś się nazywa to moimi projekcjami. Nikt nie spędził 4 miesięcy na okruchach tych farb, żeby połączyć linię z linią, a kolor z kolorem. Zrobiłem to... Właściwie zrobiłem to dla niego. Może trochę dla siebie.